Witajcie w samym środku czarnego serca. Internet jest pełen dziwnych, często tajemniczych i niezrozumiałych treści. Znaleźć można je niemal wszędzie. Na portalach społecznościowych, stronach internetowych, blogach, czy nawet dostarczane są drogą mailową w postaci najczęściej spamu. Treści te mają różne charaktery, cele i sposoby docierania do odbiorcy. Mało który twór jednak sięga swoimi szponami dalej niż poza strefę internetową, a jak możecie się domyślać, stało się tak w przypadku tajemniczych kąpieli w mleku. W okolice grudnia 2017 roku na ulicach Los Angeles ludzie zaczęli dostrzegać porozwieszane w całkowicie zwyczajnych miejscach zupełnie niezwyczajne ulotki reklamowe. Zawierająca zdjęcia jak z horroru ulotka zapowiadała propozycję kierowaną tylko do mężczyzn. Możliwość wykąpania się w mleku jednocześnie będąc obserwowanym przez przerażającą, siwowłosą starszą kobietę. Uczestnicy mogą wyszorować się gąbką starszej pani, dodatkowo posiadając możliwość wyboru mleka, tradycyjne, sojowe lub migdałowe. Brzmi to jak oferta nastawiona na fetyszystów. Okropieństwa dodają warunki, w jakich owa kąpiel się odbywa. Zapuszczona brudna wanna stoi po środku równie zaniedbanego pokoju lub trafniejszym słowem byłoby łazienki, na co wskazywać może umywalka i toaleta znajdująca się niedaleko. Obie w równie krytycznym stanie, co wanna. Pożółkłe, obdarte tapety na ścianach, okno z widokiem na zupełnie nic, pogięty i zakurzony ręcznik i sterta różnych płynów na półce oraz w wiadrze skutecznie odpychają od przyjemności z kąpieli, a całości dopina leżąca na betonowej podłodze tuż obok wanny lina, sugerująca, że nie wszystko co dzieje się w tym pokoju może być dobrowolne. I ten przerażający wzrok. Zdjęcia ulotki momentalnie stały się wiralem w internecie. Domysłów, teorii i niedopowiedzeń było więcej niż odpowiedzi, a kolejne pomysły użytkowników Reddita czy Twittera pojawiały się w serwisach lawinowo. Zaczęto zastanawiać się, kim jest kobieta ze zdjęcia, skąd bierze takie ilości mleka, ile taka usługa kosztuje, dlaczego nie posprząta swojej obrzydliwej łazienki, kto robił zdjęcie i na Boga, skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie. Wiadomym jest, że klientów musiało już być wcześniej co najmniej kilku. Wskazuje na to spora gama dostępnych zdjęć wykonanych z różnych perspektyw. Jedno zdjęcie jest szczególnie przerażające. Mężczyzna pluskający się w mleku wydaje się być sam w pokoju. Starsza kobieta najprawdopodobniej wykonuje mu to zdjęcie. Pamiętacie jednak, jak na ulotce było wspomniane o kąpieli pod obserwacją? Kobieta nie stoi po drugiej stronie aparatu. Bacznie obserwuje całość zza okna. Odkrycie prawdy nie było trudne. Na samym dole ulotki widnieje link do strony internetowej bathinmymilk.com. Po wpisaniu adresu w pole przeglądarki przeniesiemy się na stronę, na której widnieją wszystkie zdjęcia dołączone do ulotek. Na samym dole jednak widnieje mały napis. Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij maila. Link początkowo przekierowywał do profilu facebookowego osoby o imieniu Alan Wagner. Tomasz Morgan, polski dziennikarz BBC, skontaktował się z Alanem i spytał o możliwość wykupienia kąpieli u siwowłosej damy. Alan, zwodząc zarówno Tomasza, nas, jak i setki chętnych, odpowiedział, że mleczna kąpiel nie będzie już dostępna dla nikogo. Powód jest jeden – całość była zwykłym oszustwem. Zarówno zdjęcia, jak i oferta kąpieli były żartem wymyślonym przez Alana i jego partnerkę Sydney Marques. Ich plan był jeden: stworzyć absurdalne memy, a następnie zmienić je w sztukę i biznes. I o zgrozo, udało im się. W pierwszym tygodniu od pojawienia się ulotek, stronę Adama odwiedzono ponad pół miliona razy, a wcześniej wspomniane setki ofert kąpieli to nie żart. Alan przedstawił dowody w postaci screenshotów tego, co ludzie do niego wypisywali: Czy to tutaj mam się zgłosić do kąpieli w mleku? Cześć, chcę mleczną kąpiel. Widziałem ulotkę, mogę się wykąpać w Twoim mleku. Podaj cenę. Początkowo Alan ciągnął żart, odpisując w stylu: Cześć, jeżeli chcesz odbyć kąpiel w mleku, musisz wysłać tej kobiecie list formalny wyjaśniający, dlaczego to właśnie ty jesteś topowym kandydatem. Mogę ci podać jej adres. Gdy wiadomości zaczęły pojawiać się setkami, Alan zdecydował się wyjawić całą prawdę dziennikarzom New York Post. Interpretację pozostawiam widzom. Miała to być rzecz konfundująca, dezorientująca. Lubimy robić projekty, które rezydują między rzeczywistością i absurdem i sprawiają, że kwestionujesz to, co uważasz za normalne. Lubimy zacierać granice między tym, co prawdziwe, a tym, co skonstruowane. Później autor zdradził, że tajemniczy pokój został zbudowany w jednym z garaży na przedmieściach Los Angeles, a zarówno kobieta, jak i kąpiący się mężczyźni byli wynajętymi aktorami. Całość przedsięwzięcia kosztowała Wagnera około 300 dolarów, a w zamian rozsławiła go na cały świat. Obecnie link na stronie przekierowuje nie do Facebooka, a do strony Patreon, na której można wspomóc komika w tworzeniu nowych, zabawnych, a jak czasem widać odrażających żartów internetowych. Internet już nieraz pokazał nam, jak wielka siła kryje się za tajemnicą. Ciekawość napędza ludzi, a ci napędzają sami siebie, by uszczknąć choć odrobinę więcej informacji. Wiele enigmatycznych spraw po pokoju Beth in My Milk nie zostało rozwiązanych, a wiele z nich przeoczyliśmy. To dzieło również by nie powstało, gdyby nie firma produkująca napoje, która odezwała się do Alana z pomysłem na reklamę. Wagner zaproponował im coś na tyle szalonego, że ci odrzucili propozycję. Zdecydował się on więc utrzeć firmie nosa, pokazując jak wiele stracili i udało się. Nie ma i nigdy nie było żadnej dziwacznej mlecznej kobiety. Nie ma gąbki, zapleśniałej maty, starego ręcznika, gnijących ścian i podglądania kąpiących się mężczyzn. Był tylko surrealistyczny Kuriozalny pomysł przyprawienia ludziom gęsiej skórki. I udało się. Czarne serce.